Gdzieś pomiędzy Noxusem a Demacją znajduje się kraina, która zrodziła wielu bohaterów walczących dla Ligi. Zostań na chwilę i posłuchaj o pustyni zwanej Shurimu, na której niedawno odrodziło się Imperium Azira. Stolica Shurimy to prawdziwa oaza, niegdyś znajdowało się tam potężne miasto. Zostało ono jednak zniszczone w wyniku zdradzieckiego planu Zerata, który przeprowadził tam rytuał wyniesienia, czyli coś, co zmieniło go w, nazwijmy to, półboga. Wchodząc głębiej w pustynię, napotkamy oazę Jutrzenki, która znajduje się niedaleko grobowca imperatorów. Miała ona zdolność do przywracania życia. Grobowiec natomiast znajduje się głęboko pod stolicą. Byli w nim uwięzieni Zerat i Renekton. Grobowca strzegł kamienny wąż, który potrafił rzucić potężną klątwę na tego, kto dopuści się jego otwarcia. Ostatnie ciekawe miejsce na tej pustyni to Osai. Jest to surowy, kamienny obszar Shurimy. Znikają na nim karawany atakowane przez podziemne monstra. W środku Imperium znajdował się tak zwany Słoneczny Dysk. Tamtejsi ludzie wykorzystywali go do przemiany w wyniesionych, czyli w istoty boskie. Znamy cztery takie przypadki. Nasusa, który był bibliotekarzem, Renektona, strażnika grobowca pod miastem, Zerata, zdrajcy, który utracił ciało, aby zyskać ogromną moc, i Azira, cesarza, który dysponował armiami magicznych żołnierzy. Cała historia upadku Shurimy zaczyna się od spisku przeprowadzonego przez Zerata. Był wtedy nadwornym magiem Azira. Zerat namówił go do przeprowadzenia rytuału, było to jednak dozwolone tylko w czasach największej potrzeby. Cesarz nie mógł się oprzeć mocy. Gdy słoneczny dysk skupił światło i rozpoczął się rytuał, Zerat odepchnął Azira, kradnąc całą moc dla siebie. Cesarz w mgnieniu oka został unicestwiony, a Zerat zmienił się w istotę czystej energii. Całe miasto zostało pochłonięte w objęciach pustyni. Zamieszanie zwróciło uwagę Nasusa i Renektona, którzy uwięzili Zerata w sarkofagu okutym łańcuchami, tylko po to, by mag i tak roztrzaskał go na kawałki. Renekton zabrał Zerata w głąb grobowca i rozkazał Nasusowi zapieczętować wrota. Kolejna część historii zaczyna się na targowisku, na skraju pustyni, gdzie pojawia się pewna arystokratka z Noxusu. Miała na imię Kasiopeja i szukała właścicielki starożytnego ostrza. Była nią najemnica Sivir. Razem ze swoimi kompanami Sivir i Kasiopeja znajdują grobowiec i wchodzą do niego. Dotarli do końca, gdzie znajdował się ogromny posąg węża. Kasiopeja wiedziała, że broń Sivir jest kluczem, więc zraniła ją i użyła jej broni do otwarcia grobowca. Posąg ożywa i rzuca na Kasiopeję klątwę, zmieniając ją w pół węża. Z grobowca wychodzi Renekton, a zaraz za nim Zerat. Tymczasem krew Sivir zaczyna wsiąkać w starożytne piaski i zostaje wskrzeszony Azir. Sivir była ostatnią z jego rodu. Cesarz postanawia zabrać ją do oazy Jutrzenki, gdzie zostaje uleczona, a Azir, ratując ją, dostaje szansę na odnowienie swojego imperium i stanie się wyniesionym. Shurima jednak kryje jeszcze kilka bardzo ciekawych historii. Na przykład historia o królowej podziemnych potworów pochodzących z pustki. Monstra te nazwane były Zersajami, od obszaru Sai, na którym żyły. Ich królowa to Rek'Sai, największa spośród tego gatunku. Kolejna historia dotyczy Ezreala. Podczas badania piramid na pustyni Shurima odkrył on amulet pozwalający kształtować energię w dowolny sposób. Dzięki niemu moc Ezreala została drastycznie zwiększona. Następna historia będzie o Malzaharze. Kiedyś był jasnowidzem. Gdy zasypiał, słyszał jakiś złowieszczy głos. W poszukiwaniu odpowiedzi udał się na pustynię do zaginionej cywilizacji Ikati. Odnalazł miasto, zobaczył posągi przerażających bogów i jego oczy zostały wypełnione esencją pustki. Od teraz jasnowidz widział okropne wizje potworów nie z tego świata, atakujących cały Valoran. Został powalony na kolana przez trzy słowa, League of Legends. Natchniony siłą pustki wyruszył, aby dołączyć do Ligi swojego przeznaczenia. Kolejna historia dotyczy Amumu. Jego życie przed dołączeniem do Ligi było zagadką, w szczególności dla niego. Jedyne co pamięta to to, że obudził się w piramidzie na pustyni Shurima i był owinięty w bandaże. Nie wiedział czemu, lecz przez cały czas był w ogromnej rozpaczy i wypłakiwał się w bandaże. Tęsknił za rodzicami, choć nawet ich nie pamiętał wcale. Wyruszył w drogę i zwiedził całą południową część Valoran. Nigdy jednak nie dowiedział się o swojej przeszłości. Powiązanie z Shurimą ma także kilka innych postaci.
Lisandra wspomina w historii z Howling Abyss, że Shurima nie była pustynią w czasach, które ona jeszcze pamięta. Bard stworzył gwiazdozbiór przedstawiający upadek Shurimy. Mordekaiser, założyciel zespołu Pentakill, znalazł w jednej z krypt na pustyni gitarę zwaną Numero Uno. Sylwetka Atroxa była umieszczona na wielu shurimskich naczyniach. Jedno z takich naczyń znalazł Ezreal w czasie swoich badań. I na koniec Kasadin prawdopodobnie narodził się właśnie na pustyni Shurimy. Możemy przejść teraz do ciekawostek związanych z Shurimą. Trzy przedmioty w grze są artefaktami pochodzącymi właśnie z czasu, gdy Shurima nie była jeszcze pustynią. Jest to starożytna moneta, medalion nomada i talizman wstąpienia. Na Samfajerze widnieje symbol wyniesionych. Skarner także był jednym ze strażników i mieszkał na pustyni. No i oczywiście z Shurimą był związany tryb gry, w którym gracze walczyli na lekko zmienionej mapie od trybu Dominion. Na tę chwilę to wszystko, co można wiedzieć o Shurimie. Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam do dyskusji. Dziękuję za oglądnięcie i na razie.